nie byłam nigdy chyba do końca z molem książkowym i dlatego z pewnym podziwem dla autorki i chciałam to dzisiaj specjalnie powiedzieć, patrzyłam na to właśnie z ogromnym podziwem za taką mrówczą pracę, o której za chwilę pewnie pani Barbara nam opowie. Jeszcze, żeby, że tak powiem, nie zapomnieć, chciałam, pan dyrektor o tym wspomniał, ale chciałam bardzo podziękować paniom bibliotekarkom, pani Marcie, pani Basi, które poprosiły mnie o to, aby dzisiaj poprowadzić ten wieczór. I właśnie one prosiły, aby wymienić również nazwiska osób, jako dziękowanie dla nich, które udostępniły fotografie z własnych zbiorów na dzisiejszą wystawę.